Cześć, witajcie! Dzisiaj mam dla was kolejną strzelawkę, grę firmy Capcom z 96 roku, The War Against Destiny. O co w niej chodzi, chyba wszyscy już wiedzą, po prostu trzeba strzelać. No cóż, co by nie tracić czasu, wrzucamy tradycyjnie trzy kredyciki i zaczynamy! Bądźcie z nami! Zaczynamy! No dobra, niech będzie to. Niech będzie ten statek na początek. Zobaczymy, co on zaoferuje. Okej. Lecimy. No i zaczyna się nasza misja w tym momencie, słuchajcie. Bomba! Yes! Ja sobie raz zagrałem wcześniej, przed rozpoczęciem nagrania, po to, żeby wiedzieć, o co tu kaman. Ojku! Niewiele brakowało mi się zderzył. O, przykro mi. Dobra, już mi się bomba. Mamy trzy bomby na całym... O, teraz muszę zbierać te medale, które tutaj są. O! Zaliczyłem chyba coś niedobrego. Tutaj trzeba to tymi bombami rozwalić najlepiej. I trzeba uważać, bo tutaj odpadają tego samolotu fragmenty jego. I żeby się na niego też nie nadzieć, na te fragmenty. Bo to się dla nas źle skończy. No i właśnie się źle skończyło. Ale samolot leci dalej. Ostry zawodnik. Dobra, rozwaliliśmy. O, proszę. No, jestem w szoku. O. No to lecimy dalej. Lecimy. O! No i rozpierdzieliłem się. Ale ponieważ mam wrzucone trzy żetoniki, więc lecimy teraz na żetoniku numer 2. Żetonik numer 2, proszę państwa. Żetonik numer 2. I życie numer... O, dobra, nie ma co się pierdzielić z nimi, jak to się mówi. Kurczę, chwilami nie wiem, czy to jest do zbierania, czy to jest do unikania. Bo tu lecą, widzicie, te medale, które trzeba zbierać i są, pojawiają się też przeciwnicy, więc trzeba się chwilę zastanowić, czy to jest medal, czy to jest przeciwnik. Przynajmniej ja mam z tym problemy. Ale... O, widzicie, ładnie? Żeśmy rozdupcyli towarzystwo. Dobra, ładnie. O, nie. To nie było ładnie. O, B. Dobra. Pierdziu, maniu. To za chwilę będę miał po życiu. O, dobra. Ładnie ich wymijam. No, idzie mi w tę grę, powiem wam. Dobrze. O, takim ogiem próbuję teraz. O, możemy coś takiego jeszcze, patrzcie. O, dziękujemy państwu. Ale mamy jeszcze... co jest?
jak dłużej przytrzyma się fire, słuchajcie, to wtedy jest możliwość, że po prostu jak gdyby on gromadzi sobie tę energię i wtedy strzela takim no czymś mocniejszym, nie wiem jak to nazwać. Patrzcie, teraz przytrzymałem, on gromadzi i pierdzielu. Widzicie? No teraz się rozwaliłem akurat, ale chodzi mi o to, żeby wam zademonstrować jaką, o widzicie, w ten sposób. No, dobra, lecimy, bo to szkoda zabawy. Dobra, rozwalone towarzystwo. O, więcej chyba żetonów nie mamy. Dobra, wrzucam jeszcze sobie 10. Coś nie mogę zastrzelić. A nie, udało się w końcu. Dobra, zatopiony. Misja zaliczona, tak? No to lecimy dalej. Nie ma co się obcyndalać, słuchajcie. No. Dobra, ładnie, żeśmy sytuację rozbroili, o widzicie, jak elegancior. I niech mi teraz, słuchajcie, ktoś powie, że te gry nie były fajne. Już one były super. W tamtych czasach, 96 rok, słuchajcie. Kiedy to były początki, w zasadzie jakieś tam komputery klasy Pentium dopiero wchodziły. A to był właśnie 96 rok, kiedy ta gra pojawiła się na automatach. Nie ma się co dziwić, że miała taką popularność, bo jednak no... Bądź co bądź, była taka no dosyć wciągająca teraz, dwa, grafika taka dosyć nietuzinkowa, bym powiedział, jak na tamte czasy. Możliwość kontynuacji, bo była możliwość kontynuacji, jak widzicie. O, rozwalili mnie, niestety. Dobra, teraz ja ich rozwalę, czuję. O, proszę, medale do zebrania, ładnie. No i co teraz? Oj, rozwalili mnie. Dobra, lecimy dalej. Oj, nie mogę coś z tego wziąć. Patrzcie, ucieka przede mną jakby na złość. Oczywiście. Nie mam na to większego wpływu już, jakby coś. No. I muzyczka fajna, efekty dźwiękowe. No fajne, gra, podoba mi się. Mówię wam, że się naprawdę mi podoba. Nie wiem, jakie wy macie preferencje, jeśli chodzi o te retro gry, ale ta akurat mi się jakoś przypadła do gustu, może tak powiem.
Ja. Ja, Porsche var det. Nie wiem, ile mi tam kredytów zostało, ale jest szansa, że możemy trochę ubrać tutaj. Dobra. Pozbierać co nieco. O. O, 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 o. O! A to co za cudo? Jakiś monstrum. Tego jeszcze nie grali. O. Dobra. Lecimy z bombami. Bo to się nie ma co obcyndalać. Kończyły mi się bomby. Kończyły mi się. Patrzcie, to leci za mną. To są samonaprowadzające rakiety. Bomby i koniec. Nie musimy dalej radzić sobie tradycyjnym ogniem. Dobra. No co, jest przecież już go nie powinienem przypadkiem załatwić? O właśnie. Nastąpiło. Zniszczenie. O, chyba jeszcze nie do końca. Chyba jeszcze nie do końca. O, teraz dopiero. Najważniejsze, że misja ukończona. No i pięknie. Lecimy! Lecimy, nie śpimy, jak to mówią niektórzy. O, polecieliśmy. Dobra, bierzemy medale. O! Ładnie wyminąłem, ładnie. Bomb już nie mam. No dobra, kontynuujemy. Dobra. Ostrożnie, bo... O właśnie. Bo rozpierdzielą mnie i mnie właśnie rozwalili. Tutaj trzeba, słuchajcie, umiejętnie tymi bombami dysponować, bo jeżeli ich i tak nie zużyję, to w momencie, kiedy stracę życie, to i tak stracę możliwość użycia ich, tych bomb. A z nowym życiem mam nowe bomby 3. Więc... No sami widzicie. O, rozwaliło mnie, ale... Co jest? Aha, continue, dobra.
Dokładnie. Tu dobrze było właśnie rzucić bombkę, bo wszystkie żeśmy zatopili za jednym za machem. O, to może trochę. Ale ten coś jakiś kurczę niezatopialny, patrzcie. Rzucam i nic. O, to mnie rozwaliło już niestety. Dobra. Całkowicie zatopione, czy nie, jak mówicie? Całkowicie. Albo i nie, nie całkowicie. O, niestety. Dobra, continue. No i co z nim? Tam jeszcze tamta wieżyczka do rozwalania się okazuje. O! Myślałem, że to jest do wzięcia, patrzcie. Jaki motyw. O! Jaki ten. O! Zdupcyłem. No niestety. Tu musimy bombami go wykończyć, czuję. I właśnie się to udało, słuchajcie. Trafiony, zatopiony. No to próbujemy, słuchajcie. Próbujemy dalej. Ładnie. O! Coś ostre to. Patrzcie, w ogóle nie mogę tego zestrzelić. Oj. Nie zebrałem żadnego tego, no patrzcie. To jest niesamowite. A co to jest? Co ja mam z tym zrobić? A, też strzelać w to. Dobra. Nie ma co. Muszę to złapać. Ale nie udało się. Dobra. Zasuwają te pociągi. Żeby nasze tak jeździły szybko. Jeszcze jedna bombka.
A, nie udało się złapać tego niestety. Oj, 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 oj. O, dobra. Rozwaliłem go. Czy to most jakiś chyba jest, tak? Jak dobrze widzę. Most czy nie most, jak mówicie? No chyba most. Dobra, broniemy raz. A co mi tam? O, nie zdążyłem. No dobra, łapiemy, łapiemy, łapiemy. Bombka. 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 Najwięcej bombek nie ma. O. No i po mnie niestety. Bombka. No i dalej to żyje, patrzcie. No niestety. O, załatwili mnie. No niestety, skończyły mi się żetony. Ojejku, upadł mi jeszcze pad na podłogę, niestety. Dobrze, tak to wyglądało, słuchajcie. A, wpis mamy jeszcze. Patrzcie, wpis jest. F, G, E, L. Które miejsce? Podejrzewam, że pierwsze będzie, no ale zobaczymy zaraz. Czy dostanę pierwsze miejsce? Oczywiście, że pierwsze miejsce. Proszę bardzo. Zasłużone pierwsze miejsce. Dobrze, trzymajcie się, pozdrawiam. Do następnego odcinka. Cześć.